Cześć i czołem, moi drodzy, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. A jakiś czas temu, około dwóch, prawie trzech miesięcy, nagrywałem wam filmik o dosiewaniu trawy w moim ogrodzie, w moim ogródku. Dosiewana trawa była w miejscach tam, gdzie miałem kocie, no przepraszam, nie kocie, tylko krecie, kopce. I szczerze powiedziawszy, po tamtym zabiegu, po około półtora miesiąca minęło od tamtego zabiegu, musiałem jeszcze raz dokonać dosiewki trawy, ponieważ no kret zaczął mocno ingerować w mój trawnik. I tak jak widzicie, na pewno tutaj odróżnia wam się ta soczysta zieleń od pozostałej. No i tutaj jeszcze niedawna, bo tygodniowa dosiewka jeszcze nie zdążyła dobrze się zakorzenić, urosnąć. Więc to tak naprawdę troszkę będzie zakłamany ten pokaz dosiewki, ponieważ w międzyczasie wykonywałem drugą dosiewkę. W związku z tym, tak jak przed chwilką wspominałem, że kret no, mocno mi rył, w tych samych miejscach wychodził, ponieważ tam no, kończyły się jego tunele. Dopiero ponowna walka z kretem, tym razem już przy pomocy karbitu i tego płynu na krety w czarnej butelce z brosa, przyniosły efekt i od około 3 tygodni nie widać tego kreta. I tak jak widzicie tutaj, kolejny przykład, myślę, że telefon to dobrze łapie, popatrzcie, świeżutka, wysoka trawa, ona już była ze dwa razy koszona, jest tutaj dosiana. I taką trawę dosiewaną możemy od razu wypatrzeć. Widzicie tutaj? Jedyna zmiana względem tej pierwszej dosiewki to była taka, że mój ogród jest na ziemi bardzo mocno gliniastej, więc ona dosyć długo trzyma wilgoć, ale też jak już odda tą wilgoć, to jest strasznie sucha. A w związku z tym jest też mocno jałowa, więc ja kupiłem sobie worek ziemi na rozsady. I tu, gdzie były takie placki, gdzie były kocie, przepraszam, czemu te koty mi tak siedzą w głowie? Krecie kopce, dosypywałem najpierw czarnej ziemi takiej na rozsady. Na to szła trawa, czyli ziarna trawy wysypane. Ugniatałem to dosyć mocno butami, wysypywałem jeszcze raz i pamiętałem o tym, żeby przynajmniej raz dziennie ta trawa była dosiana. Widzicie? Ona tak jeszcze nie wszędzie fajnie mocno wzeszła, ale musicie sami przyznać, że tam, gdzie o, tak jak tutaj widzicie, dosyć soczysta, tutaj jeszcze nie zdążyłem tego zakryć, ale tędy już mi kret nie wychodzi. Kolejny element tutaj widzicie. Tutaj dopiero co widać świeżą dosiewkę, więc wychodzi, ale ta trawa dosiewana, ona jest taka dużo bardziej soczysta i gęsta względem tej mojej poprzedniej, która jest dosyć mocno, jak widzicie, zachwaszczona, ale ja z tym jakoś mocno nie walczę. Tutaj kolejna moja dosiewka. Jeszcze będę coś tam walczył, żeby tych placków nie było, ale nie zależy mi na tym tak bardzo. To nie jest Wembley, tak? Tu widzicie. Stąd dosiewka kolejna, ona jest dosyć mocno soczysta. Tu kolejny element, z tym, że druga dosiewka wykonywana przeze mnie to już nie była trawą substrala samozagęszczającą, tylko taką trawą w jednym z hipermarketów kupiona jako trawa renowacyjna do boisk piłkarskich. Jak sobie przypomnę jej nazwę, to wrzucę wam link w opisie. Tu widzicie kolejny dosiewany fragment trawy. Tu też będę musiał coś powalczyć, ale efekt, na którym mi zależało, czyli tak, żeby nie było widać łysych placków, został przeze mnie osiągnięty. I to mi się udało. Jeszcze małe posłowie, jeżeli chodzi do poprzedniego filmu o dosiewaniu. Ja zdaję sobie sprawę, że tam dosyć słabo słychać mnie ze względu na wiatr.
i przy odrobinie wolnego czasu, a teraz zbliża się długi weekend ze względu na święto Bożego Ciała. Wy ten filmik zobaczycie po święcie Bożego Ciała w piątek lub w sobotę. Postaram się na tamtym filmie podmienić dźwięk na taki nagrany w domu do mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie to o wiele bardziej dla Was słyszalne, więc tak wygląda moja historia z dosianą trawą. Placków nie ma, cudów nie ma, ale ja jestem super zadowolony z tego efektu, który jest, więc tak to u mnie wygląda. Od czasu tamtej dosiewki i tamtego nawożenia nie wykonywałem żadnego nowego nawożenia. Hejka, trzymajcie się.